Siemano, siemano, siemano. Pamiętacie, jak mówiłem, że wrócę do tego przejazdu? No właśnie. Trochę go zrąbałem, więc trzeba go przerobić. Przede wszystkim był za duży. Może jakbym go zrobił z płyt betonowych, to może jeszcze by to uszło. A tak, trzeba rwać. Ale póki co, trzeba się cofnąć i zacząć od początku. Po wizycie w klubie koledzy doradzili, żebym ten przejazd zrobił albo z zapałek, albo z listewek, które będą imitowały podkłady. No i tak też zrobiłem. Listewki dostałem z klubu i pociąłem je na wymiar podkładów. Pomiędzy szyny wchodzą 4, więc tyle dociąłem. Sklejam klejem cyjanoakrylowym. Nakładam klej. Sklejam po 2. Potem te 2 sklejam w całość na gotowo. No nie powiem, jest to czasochłonne, ale może nieraz trzeba poświęcić trochę więcej czasu dla lepszego efektu. I tu taki ząg. Wiadomo, szyny są mocowane do podkładów, więc trzeba zrobić wcięcia, żeby listewki zrównały się z główką szyny. Ale zanim zacznę rzeźbić, tam gdzie trzeba wyrównuję papierem ściernym. Można to też zrobić z zapałek, no ale wtedy właśnie więcej trzeba czasu poświęcić na ścieranie. No dobra, to teraz precyzyjna robota. Trzeba delikatnie naciąć połowę listewkę, ale tak, żeby nie uciąć na wylot. I teraz z drugiej strony. Dobra, udało się, resztę szlifuję papierem. No i pasuje. Resztę doszlifuję już na makiecie. Teraz malowanie. Farby akrylowe, brązowa i czarna rozrabiam z wodą. Farby dajemy tylko tyle, żeby się nam woda zabarwiła. Wiadomo, chcemy mieć ciemniejszy efekt, to dajemy trochę więcej farby. Farby nakładam pędzlem. Najpierw brązowa. Czarna idzie tylko tam, gdzie chcę mieć przebarwienia. Tak powoli maluję wszystkie elementy. Wiadomo, że po wyschnięciu
pewnie nieraz trzeba to będzie poprawiać, żeby uzyskać zadowalający efekt. Gotowe. Zostawiam do wyschnięcia. Zwróćcie uwagę, że specjalnie nie sklejałem tego tak super równo, właśnie dlatego, żeby nie wyglądało jak od linijki. No dobra, wracamy do demolki. Czyli delikatnie usuwam tą imitację betonu z torowiska. Przymiarka. No i tu teraz widać, jak szeroka była ta droga i przejazd. Ale nawet już po tej przymiarce widzę, że ta wersja robi lepsze wrażenie. Sorki, że musicie oglądać tą moją łysą glacę. No ale co zrobić? Usuwam tekturę łączącą torowisko z drogą. Tu mi się dziura zrobiła, bo te nowe deseczki są troszkę mniejsze. OK, czyszczę tekturę, żeby było równo. W szczelinę docinam wąskie paski tektury i przyklejam. Na to jeszcze jeden pasek. Nakładam klej. I przyklejam pierwsze klocki. To teraz następny. Znowu nakładam klej. I kolejny gotowy. Wagonem sprawdzam, czy wszystko pasuje. Jak pasuje, kleję następne. Tu też musiałem w środek wkleić tekturę dla wyrównania. I przyklejam. Znowu wagonik dla testu. Usuwam ostatnią tekturę. Skubana, trzyma się jak na złość dobrze. Trzeba dobrze wszystko wyczyścić, bo tu jest węziej, więc tam trzeba będzie uzupełnić tłuczniem. I tu też muszę dla wyrównania wkleić tekturę. Nabiera wyglądu, co? OK. Znowu klej. I przyklejam ostatnie dwa kawałki puzli. Sprawdzam wagonikiem. I tu musiałem troszkę przyszlifować, bo wagonik delikatnie podskakiwał. Tam, gdzie było szlifowane, poprawiam malowanie.
robię trochę ciemniejszych przebarwień. Nawet można sobie pomagać palcem. Na koniec uzupełniam tłuczeń. Pędzelkiem formuję. Jeszcze raz test wagonika. Na koniec spryskuję tłuczeń wodą i zalewam wikolem. Resztę prac zobaczycie już niebawem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Z tego miejsca chciałem podziękować pierwszemu wspierającemu mój kanał za super podziękowanie, a jest nim Piotr Hiller 9529. Oby więcej takich, a zacznę inwestować w tabor. No i oczywiście będą unboxingi. Na dzisiaj to wszystko i do następnego.